Uwa. Cały! Jezus, jaka zimna! Nie da się! Grand Florida Beachfront Condo Resort Pattaya ponownie wita nas. Tutaj główną dyrektorkę witamy. Nie wiem, czy otwieramy w którą stronę. O, w tą stronę. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze raz ze względu takiego, że mamy klucze i możemy skorzystać z udogodnień, które tutaj oferuje Grand Florida. A jest trochę fajnych basenów, więc czemu nie skorzystać, skoro jest tak gorąco, świeci słońce. Tu jest taka małpa, która wita nas na samym starcie. Tak wyglądają tutaj te baseny. I prywatne jakieś jacuzzi, które są na balkonach mieszkań. Jest tutaj jedno mieszkanie pod wynajem, więc jeśli tylko jesteście zainteresowani pomieszkać w takim fajnym miejscu jak to, czyli Grand Florida, no to zapraszamy do kontaktu. Kontakt najlepiej znaleźć na stronie emmapropertyth.com. Tam jest możliwość napisania do nas w sprawie mieszkań, które są tutaj w Pattayi do wynajęcia i chętnie pomożemy Wam w organizacji tutaj całych formalności, żeby wszystko przebiegło ładnie, gładko i bez problemu. Emma, w którym basenie będziemy dzisiaj pływać? Zabraliśmy sobie ręczniki, torba, jakieś inne gadżety. Idziemy pokorzystać, bo możemy, więc skorzystamy bardzo chętnie. A Was zapraszamy do filmiku, w którym pokazywaliśmy to miejsce. Wideo odnośnie mieszkania, które tutaj jest do wynajęcia. Bardzo ładne mieszkanie, bardzo ładnie wykończone. One bedroom, one bathroom, czyli jeden pokój zamykany. Living room z kuchnią, czyli taki pokój dzienny, salon i łazienka. I to wszystko można też właśnie znaleźć zdjęcia i filmik na stronie Emma Property, dlatego tam Was odsyłamy, żebyście się z tym filmem zapoznali. Kto jeszcze nie widział? Gdzie idziecie? A, obejdziemy ich boczkiem. Tutaj jest taki... O, jak tu gorąco, fajnie. Tutaj jest jacuzzi z... Co jest? Jeszcze raz? Fizjoterapia. Gdzie to jest napisane? O, hydroterapia, pokój hydroterapii, 15 osób tylko może się znajdować jednocześnie, ale nie ma nikogo i można sobie tutaj posiedzieć na takich, no widzicie, biczach wodnych i pomasować się. Jak chcesz, to możemy wejść tutaj, zacząć od tego miejsca, czemu nie? Bardzo gorąco, ale spoko. O, klapeczki tylko gdzieś tu zostawimy. To jest właśnie takie jacuzzi, dlatego tak gorąco. No, to jest właśnie takie jacuzzi, tak. Torda zostawiamy, graty zostawiamy, kartę, a ja sobie schowam kartę i zaczynamy tu od tego miejsca. Jaka? Gorąca. Gorąca? O, wow, aż wyrwało Emmę z gorącej wody. To chyba jest naprawdę gorąco. Uhohoho. Teraz Dora. Wanna? Czekajcie, bo ja nie mogę tej karty schować. Tak? Dobra. Tutaj się czuję jak w takim zdroju. Jakbyśmy pojechali w góry do hotelu jakiegoś. Ma zaciska zęby, bo taka gorąca woda. No nie mogę. Ja się kręcę, muszę ściągnąć koszulkę jeszcze tylko. Tu znowu lodowata. No ta widać jest taka lodowata, aż zimna, niebieska taka. Ja zacznę najpierw od tej lodowatej. O, rzeczywiście jest lodowata. Bo to chyba tak, o, ale zimna, ja pierdzielę, jak w lodzie normalnie, ona ma około 0 stopni, a tu jest tak gorąco, czyli tak, najpierw do tej gorącej, moczymy się, moczymy, a później tu szybko do tej zimnej. Nie. Nie? Jak to nie? Tak gorąco, to jest tak zimna. Czekaj, bo jeszcze tej gorącej nie dotykałem. Czekaj, wszystko już powyciągane, chyba tak, telefony, kamery, klucze. O, ale rzeczywiście gorąca woda. Jaka gorąco. Ojej. No. Chcieliście wannę w domu, to macie. Gorąco? Cholernie gorąco i głośno. Dobra, ja na chwilę odkładam kamerę i pokorzystam tutaj
z tych biczów, masażów. A wam naprawdę polecam to miejsce, bo jest kozackie. I to wszystko jest oczywiście w cenie wynajęcia mieszkania i wszystkie baseny, które są dookoła. I jeszcze na dodatek znajdujemy się bezpośrednio przy plaży i nie trzeba na plażę przez żadne drogi przechodzić, tylko wchodzimy prosto na plażę i do morza. Coś chcesz powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć, że będziemy jeszcze coś nagrywać, jak będzie wpływać do tamtej zimnej wody. No, to chyba ciebie, reakcję twoją, jak wyglądasz, jak tam wchodzisz. Słuchajcie, Emma mówi, że idzie pierwsza, jako najodważniejsza i ona wchodzi z tej gorącej wody do tej lodowatej. Ja chcę to zobaczyć, bo wiem, jak ona się zachowuje, jak woda jest zimna. Ale Emma, żeby nam wystarczyło materiału na 50 minut. Właśnie, na raz, na już, na szybko. Nie da się? No to tak to nie wejdziesz. Ruchy, dawaj, już, teraz. Dobra, mama ci pokaże, jak to się robi. Dawaj. Ja bym pokazał, tylko muszę kamerować. Dobra, dasz radę? Prosto z tej do tej? Dawaj. Nie, no to właśnie minuta i wyłaź. O Jezus Maria. No. O, Polska, Tajlandia, dokładnie. Dobre określenie. Jak tam? Zimno. Zimno? O, ja. Trzymaj, ja sam tam wejdę na sekundę. Wilka dostanę. No. Cały! Jezus, jaka zimna! Nie da się! Przed chwilą mówiłeś, że jest za gorąca ta! Oj, to jest zimno. To naprawdę ma blisko zera i to nie są żarty, to naprawdę tyle ma. A tam myślę, że ma grubo ponad 40. Co najmniej ponad 40. Bo woda w naszym basenie miała 33-35, to tam ma 50. Tam ma na pewno 50 stopni, to nie przesadzam. Więcej ma nawet poziom 50, nie wiem. Ale normalnie aż mi gardło przytkało. A ta naprawdę ma 5 stopni, może coś mi powiedzieć. Dobra, powiem o Dębniczę. Ten jest elegancki, pierwszy. Jego polecam. Bardzo fajnie rozluźnia mięśnie i naprawdę świetnie się podnieść zmęta czas. No właśnie, czekajcie, bo jeżeli to rozluźnia się, tam jest jeszcze lepsze. Ale tylko co jeszcze chciałem powiedzieć, że woda nie jest chlorowana, tylko jest solona. No i to jest bardzo dobrze, bo jest dużo zdrowiej, nie ma chemii, tylko sól. Kurczę, wyszliśmy z tego pomieszczenia, bo powiem wam, że tam jak się jest dłużej niż te, co byśmy byli 15-20 minut, to wręcz z gorąca w głowie zaczyna się kręcić. A tutaj na zewnątrz jest bardzo gorąco, ale w takim układzie, jak się stamtąd wychodzi, to o wiele przyjemniej. Tu jest powiedzmy jakieś 32 stopnie, a tam, nie wiem, 45, a w wodzie 55. A to jest fajna woda, bo jest taka pośrednia, nie jest tak gorąca, nie właśnie. Jest tak zimna. Mhm, czuję. Nie, ta jest idealna, nie, ta jest idealna, bo ja za słabym. Ale w ogóle tutaj jest aż zimno, nie? No, można powiedzieć, że aż zimno, gdzie jest bardzo gorąco i normalnie to się nie da tu wysiedzieć na dworze. No nie, no da się jak najbardziej, ale bo tu jest fajnie, sporo cienia. Jest bardzo przyjemnie, z tamtej strony jest trochę więcej słońca. Ale fajnie też, że jest ciepła woda, bo zazwyczaj jak jest cień, to jest lodowa. No właśnie, a tu jest cień, a woda jest ciepła. Może dlatego, że jest połączona z tymi innymi wodami, które też są w słońcu. Oj, powiem wam, że tu jest idealnie. Tu jest idealnie na zewnątrz. Tam było fajnie przez pierwsze 10 minut, ale ja dosłownie kręci mi się w głowie. No, tak gorąco. Gorąco. I teraz. Ta woda jest taka
słona i nie jest potem się takim fajnym. Jak z tej się wyjdzie, to jest takim... A ta już nie jest słona? To nie. Nie? Widzisz, jaka ta jest przezroczysta, jaka tam ta była zielona i niebieska taka. O, ptaszek. No. Co tak najpiękniej śpiewa. Gdzieś tu sobie siedzi i śpiewa. No. Aha, palmy piękne. Z jednej strony, z drugiej strony. Plumeria. Plumeria? Mhm. Tylko mało kwiatków obecnie ma. Parę jest, ale mało. To u nas jest w kącie, to jest dużo większe, nie? Aha, no taki ten bambus jakby. No, mamy tą samą na ogrodzie, ten sam, tą samą palmę. No tą taką zieloną palmę taką. Bo tu są palmy takie o szarym pniu. Normalnym, takim jak drzewo. A tam jest o takim zielonym kolorze pień. No właśnie queen palm albo... Cholera, nie, właśnie zapomniałem też. To jest chyba normalne. Paradise birds to był? A nie, paradise to był, birds to były te kwiatki, co mamy przy ścianie, te małe takie, bo one właśnie kwitną w kształcie rajskich ptaków. Takich jakby coś koliberków. Kwiaty, tak, kwiaty tej rośliny wyglądają jak ptaki. A to są normalne palmy, tak? To są normalne, jakieś takie kokosowe palmy. To jest jakaś restauracja? Gdzie? No, to jest ten teren. Jest tu restauracja? Aha. No właśnie, bo tu jest jeszcze taki super budynek, właśnie ten taki, tutaj taki, o ten kawowy, jakby brązowy, w którym jest siłownia na takim poziomie, że naprawdę wiele chyba siłowni się chowa, takich typowych siłowni, to tutaj jest mega, naprawdę mega, mega, mega siłownia, bardzo dużo sprzętu i wszystko na wysokim połysku, stół do bilarda, pomieszczenie specjalne do stołu, gdzie sobie można pograć bilarda. Ping-ponga też tutaj było, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem też, że jest takie miejsce dla dzieci, żeby mogły się też tak bawić. Tak, miejsce dla dzieci, wiele miejsc takich coworkingowych. Kurczę, no tutaj jest wiele ważnych takich miejsc, które naprawdę mocno umilają życie. Entertainment, tak? Czy jak to tam się nazywa? Rozrywki, miejsce takiej rozrywki. I jak tylko się, jak ktoś ma tylko czas i się trochę cokolwiek nudzi, to jak tutaj pójdzie, to zginie. W tak pozytywnym znaczeniu. No tak, zaginie w czasie, bo się zacznie grać w lotki, zacznie grać w piłkarzyki. Nie w piłkarzyki, no tak, te piłkarzyki i też jeszcze są te takie, co się sunie, zapomniałem. Te takie... Pokój gier tam jest? Czy tam nie ma takiego pokoju? Chyba właśnie był taki pokój gier z telewizorem i z konsolą, czy z czymś. No, był, pamiętam, był taki pokój. Pamiętam. Był taki pokój. Jak ktoś lubi granie, no to też może się wyszaleć. No właśnie, nie musi mieć w domu konsoli, może sobie przyjść tutaj i pograć. Wszystkie, no prawie przynajmniej te wszystkie miejsca pokazujemy na tym poprzednim filmie, dlatego jeszcze raz zapraszamy i odsyłamy do tego poprzedniego filmu z Grand Florida. Tutaj wam się wyświetli? Nie, tą ręką, drugą ręką, prosimy. Tutaj się wyświetli, z tej strony się wam wyświetli. No bo z tej strony się wyświetla. A czemu się nie? No bo da się tylko z prawej, u góry. A żeby było z prawej u góry, to musisz pokazać lewą ręką. I tutaj macie. No właśnie. I jeszcze w opisie filmu też załączymy tamten film. I tam też w opisie filmu znajdziecie stronę do Emma Property i też znajdziecie link do strony patayaproliving.com, gdzie znajdziecie pomoc w załatwianiu różnych spraw tutaj w Tajlandii i dodatkowo jeszcze e-booka naszego też o Tajlandii. Wszystkich zapraszam jeszcze do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę i dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście tutaj przyjechać na wakacje, bo powiem wam, że jest to jedno z lepszych miejsc w Tajlandii, do którego można przyjechać. Lepsze niż Phuket, lepsze niż Koh Samui, lepsze niż Koh Chang, lepsze niż Chiang Rai, Chiang Mai, lepsze niż... Bangkok. Bangkok. No to jest takie coś, że tutaj jest takie miasto, nie? Mm-hmm. Ale nie takie duże jak w Bangkoku. Dajcie. I też jest tak... Nie jest takie też takie miasto, takie...
przytłaczające, tylko też są takie miejsca, w których można odpocząć od miasta. No właśnie, bo takich jak to. No. Bo teraz jesteśmy w dzielnicy na Jomtien i to jest tak troszeczkę dalej od centrum, dalej od wszystkich takich imprez, ale co nie znaczy, że tutaj nic nie ma, bo jest tutaj mnóstwo różnych restauracji i stąd jest najbliżej do najlepszych atrakcji. Więc jest to super miejsce na wakacje i też, nawet do mieszkania. I też jest schowane tak, że nie jest krzykacie przy tej ulicy takiej głównej. No właśnie, bo jest, to jest przy cisza, ulicy spokój. Głównej, trzeba jeszcze tak wjechać tam 3 czy 4 zakręty, no i wtedy właśnie dojeżdżacie tutaj, no i jak widać, no jest bardzo cicho i nie ma też, tak na razie teraz, nie ma tyle turystów. No właśnie, ale plaża jest 20 metrów stąd. No i jeszcze takie pytanie poza tym, nagrywaliśmy tutaj z filmu tego, tam The Pan, tego? Tak, mieszkanie? Tak. No to tutaj wam się wyświetli jeszcze filmik z The Palm. Jakby, bo to też jest tam tak cicho, tylko że to jest akurat na drugiej stronie tego. Pattaya, no, miasta. No. Bo teraz jesteśmy jakby na to jest na południu. Na lewej? Na południu, to jest na południu. No to jest tak trochę na południowym wschodzie. No ale jak jest no, na południu. Totalnie, główna, nie? To w dół, to w dół. Jak jest, tutaj jest, tak jest główne Beach Road idzie i tu jest morze, to The Palm jest tu na północy. A my jesteśmy teraz na południu. No. I tam też jest cicho i też jest dostęp do plaży tak blisko. Ale to już zobaczycie tutaj w tym filmie. No, dobra. To pozdrawiamy. Się wam żegnamy. I widzimy się w kolejnym vlogu.